Anita Mańska, witam, zapraszam na informacje biłgorajskie. Minęła 83. rocznica zbrodni katyńskiej. Jak Andrzej, wykluczałeś, przeszkodzi czaszek? Jaki obraz czy oczy, gdy utrudnił w tym głowie? Katyń to słowo symbol, dlatego tak ważne jest, abyśmy o nim pamiętali. Ważne jest to, że właśnie wokół niej, nawet po dzień dzisiejszy, jest wiele takich niejasności. Biłgorajski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zaprosił potrzebujących na wielkanocne śniadanie. Zrobiliśmy to zarówno dla naszych polskich podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża. W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu w turystyce. Chcemy dotrzeć do młodzieży, szczególnie do takiej młodzieży już starszej, czyli to są trzecie, czwarte klasy. Teraz w informacjach powiemy o klubach mediatora rówieśniczego. Żeby pomóc uczniom uczyć się komunikacji. Zapraszamy na kolejną edycję Wymodeluj swoje marzenia. Do konkursu może aplikować młodzież ucząca się na terenie powiatu biłgorajskiego i zwierzynieckiego do 26 roku życia. Teraz przedstawiamy młodych recytatorów. Cieszę się bardzo, że u nas są chętni jeszcze recytatorzy. Kilkuset biegaczy z naszego powiatu rywalizowało w biegach przełajowych. Startują szkoły podstawowe, i ponadpodstawowe. W tym tygodniu obchodziliśmy kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia minęły 83 lata od wymordowania przez NKWD ponad 20 tysięcy polskich oficerów i przedstawicieli elit. Pamięć o ich tragicznych losach z pokolenia na pokolenie będą przekazywać młodzi. To właśnie oni przygotowali w naszym mieście specjalną uroczystość poświęconą zbrodni katyńskiej. Chociaż wiem, nie dojdą chyba snów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś mi. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chcę się żyć. Z okazji 83. rocznicy zbrodni katyńskiej młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących przygotowała montaż słowno-muzyczny. Wspomniała w nim najważniejsze fakty związane z tym tragicznym wydarzeniem. W muzykę i słowo wplotła losy polskich oficerów pomordowanych strzałem w tył głowy. W ten sposób zginęło ponad 20 tysięcy naszych rodaków. Jak Andrzej, wykluczałeś, przeszkodzi czaszek? Jaki obraz przed oczy? Gdy chłód lubi w tym głowie. A uczucia? Bezsilność, żal, rozpacz. Gdy jednym błyskiem sekundy nie ma świadków, a niebo przenikliwej wiosny, drzewa długo szumiały, gdy życie się zbrodni. Słońce rano zachodzi. Polscy oficerowie zostali podstępnie ujęci przez Armię Czerwoną po 17 września 1939 roku, wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego i osadzeni w wienieckich obozach NKWD, gdzie w warunkach uwłaczających ludzkiej godności przebywali przez pół roku. Razem z nimi przedstawiciele polskich elit. Wiosną 1940 roku z polecenia najwyższych władz Związku Radzieckiego z Józefem Stalinem na czele funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw, między innymi w Lesie Katyńskim, Kalininie i Charkowie. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 roku. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni. Przytulam do tej rany, więc nie wierzę, i z tym, co wierzę,
Mord przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Zbrodnia katyńska dziś jest jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Katyń to słowo-symbol. Zbrodnia radziecka z 1940 roku nigdy nie zostanie zapomniana przez kolejne pokolenia. Dlaczego tak ważne jest, abyśmy o niej pamiętali? Zapytaliśmy o to doktora Adama Balickiego, historyka i regionalistę. Zbrodnia katyńska, tak nazwano dokonany wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD, czyli Policji Politycznej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, mord na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego. Katyń dla Polaków jest symboliczny. To symbol narodowego męczeństwa i wciąż niezabliźniona rana. Dla nas, dla potomnych, ważne jest to, że była to zbrodnia na narodzie polskim, dokonana na narodzie polskim. Była to zbrodnia, która objęła dużą liczbę naszych rodaków. I przede wszystkim jest to, że ważne jest to, że właśnie wokół niej, nawet po dzień dzisiejszy, jest wiele takich niejasności, które myślę, że historycy powinni mieć, mając dostęp do archiwów, powinni te rzeczy wyjaśniać. Z oczywistych względów obecnie dostęp do archiwów rosyjskich i białoruskich jest niemożliwy. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy dokładnej liczby i wszystkich nazwisk ofiar Katynia. Likwidację obozu w Kozielsku rozpoczęto 3 kwietnia 1940 roku, w Starobielsku i Ostaszkowie 2 dni później. Jeńców wywożono do miejsc kaźni, gdzie funkcjonariusze NKWD zabijali ich strzałem z pistoletu w tył głowy. Na pewno sama zbrodnia ma szczególne miejsce w historii naszego narodu, w historii naszego państwa, dlatego że ma ona takie dwa wymiary. Z jednej strony jest to wymiar ten typowo martyrologiczny, czyli po prostu zamordowanie, można tak powiedzieć, elity polskiego narodu, polskich jeńców, którzy dostali się do niewoli radzieckiej po 17 września 1939 roku, ale z drugiej strony jeszcze ta zbrodnia katyńska ma ten drugi wymiar, wymiar walki o pamięć, prawda? W okresie powojennym ona nie funkcjonowała tutaj w życiu publicznym. Samo mówienie o zbrodni katyńskiej kończyło się w okresie stalinowskim, wręcz utratą życia w późniejszym okresie, chociażby więzieniem. Dlatego ten drugi wymiar tej zbrodni to jest walka o pamięć. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Sejm ustanowił 13 kwietnia świętem poprzez aklamację podjętą 14 listopada 2007 roku. To już druga taka inicjatywa przygotowana przez Biłgorajski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Po raz pierwszy spotkali się przy wspólnym stole przed świętami Bożego Narodzenia. Teraz wspólnie świętowali Wielkanoc. Zapraszam na materiał. Eucharystia, którą świętowaliśmy, przeżywając te dni świąteczne, ten stół eucharystyczny prowadzi nas do stołów rodzinnych. I to nasze spotkanie tutaj jest też takim stołem rodzinnym. Dlatego cieszę się, że możemy się spotkać. Dziękuję za zaproszenie. I słowem modlitwy chciałem zawiązać to spotkanie. Wspólną modlitwą rozpoczęło się spotkanie zorganizowane przez Biłgorajski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. By razem świętować, spotkać się i porozmawiać. To już drugie takie wydarzenie. Pierwsze odbyło się przed Bożym Narodzeniem. Teraz przyszedł czas na kolejne. Zorganizowaliśmy takie spotkanie. Może to nie jest taki odpowiedni moment, bo powinien być tuż przed świętami, albo w trakcie świąt, to takie śniadanie wielkanocne, ale no niestety wybraliśmy optymalny dzień i ten dzień naprawdę jest przepiękny. I cieszymy się bardzo, że nam tu słońce tak mocno przyświeca. Zrobiliśmy to zarówno dla naszych polskich podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża, osób samotnych, bezdomnych, ubogich, ale również dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Także chcemy stworzyć taki namiastek świąt wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy naszego regionu, którzy potrzebują wsparcia, oraz uchodźcy z Ukrainy. Wspólne rozmowy przy świątecznym stole, posiłek i integracja to najważniejsze momenty, które pozwalają na chwilę zatrzymać się i zapomnieć o kłopotach dnia codziennego. No, dzisiejsze spotkanie ma charakter integracyjny. Oczywiście dziękowałem dzisiaj za zaproszenie na tę szczególną uroczystość. Dzień dobry. Natomiast no, z całą pewnością wolałbym, żeby takich uroczystości, żebyśmy nie musieli organizować ani Polski Czerwony Krzyż, ani Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bo
Dobrze by było, gdyby każdy miał taką sytuację, aby nie musiał liczyć na czyjąś pomoc. No niestety życie jest takie, że zawsze są ludzie, którzy potrzebują wsparcia innych i dzięki Bogu są takie osoby, które to wsparcie zawsze organizują i między innymi w Polskim Czerwonym Krzyżu działają od lat wolontariusze, którzy dbają o najuboższych. Oczywiście takie spotkania mogą odbyć się dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli i pomocy tych, którzy z potrzeby serca zawsze są obecni, czyli wolontariuszy. Ze wszystkim chcemy wspierać ludzi, pomagać im we wszystkim, czego potrzebują, w jedzeniu, pomoc w ubraniach materialnych itd. Po prostu chcemy, żeby czuli, że mają wsparcie w nas, że zawsze mogą na kogoś liczyć, że nie są w tym wszystkim sami. Przy okazji świąt właśnie chcemy, żeby nie czuli się samotni, chcemy im pomagać, żeby czuli, że mają takie wsparcie. No są święta, trzeba sobie pomagać po prostu. Warto podkreślić rolę Polskiego Czerwonego Krzyża, który zawsze gotowy jest do pomocy, zwłaszcza tym najsłabszym, podkreśla starosta Andrzej Szarli. Ja myślę, że warto przypomnieć taki znany cytat, że miarą społeczeństwa, jego poziomu, jego rozwoju jest to, jak dba o swoje najsłabsze ogniwa, tych najsłabszych właśnie, tych najbiedniejszych. Wtedy widzimy, na jakim poziomie to społeczeństwo jest. I ja cieszę się, że w Biłgoraju społeczeństwo jest na wysokim poziomie, bo rzeczywiście ta pomoc bliźniemu, pomoc osobom, które tej pomocy potrzebują, zarówno naszym mieszkańcom, jak i uchodźcom za wschodniej granicy, którzy tutaj w Biłgoraju są, rzeczywiście społeczeństwo biłgorajskie jest empatyczne, wczuwa się w tą trudną sytuację innych ludzi i chce pomagać. W świątecznym spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Żadna nie opuściła go z pustymi rękami. Przygotowane zostały bowiem paczki, które wręczono na jego zakończenie. W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu w turystyce. Jak zachować się nad wodą, by letni wypoczynek był po prostu zabawą i relaksem? I jak reagować, gdy jednak wydarzy się coś złego? To główne tematy poruszone w trakcie konferencji. Bezpieczeństwo uczestników turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej. Takie było hasło przewodnie konferencji w Budowlance. Podczas niej młodzież i nauczyciele mogli wziąć udział nie tylko w wykładach, ale też w warsztatach z zakresu ratownictwa medycznego. Przed nami sezon letni, otwarte zostaną niedługo kąpieliska. Co roku niestety dochodzi na nich do tragicznych zdarzeń, a zasady bezpieczeństwa są łamane nagminnie. Są pewne zasady żelazne, które należy przestrzegać, czyli przede wszystkim kąpiemy się w miejscach bezpiecznych, czyli przygotowanych, oznakowanych i pod nadzorem ratowników. I tutaj akurat na ziemi biłgorajskiej mamy przede wszystkim taki akwen letni, czyli Zalew Bojary. W Józefowie mamy następny zalew, także i tu i tam jest wyznaczone kąpielisko i jest pod nadzorem ratowników. Jednym ze współorganizatorów konferencji w Budowlance była Akademia Zamojska. To spotkanie ma charakter nie tylko naukowy, ale też szkoleniowy i popularyzatorski, mówi Ryszard Pankiewicz. Jako uczelnia chcemy wychodzić poza mury do wielu szkół ponadpodstawowych, których uczniowie są naszymi potencjalnymi studentami. Akademia Zamojska stara się prowadzić studia na różnych kierunkach, zarówno na kierunkach licencjackich, jak i na kierunkach magisterskich. Otwieramy nowe kierunki, takimi nowymi kierunkami, z którymi również dzisiaj wychodzimy do młodzieży z naszego regionu. To kierunek prawo, pięcioletnie studia magisterskie, jednolite, ale także kierunek rynek sztuki, zarządzanie w kulturze, taki unikatowy nowy kierunek, który powstał w Akademii. Niemniej jednak to jest tylko wizytówka Akademii Zamojskiej, z tego względu, że mamy szereg innych kierunków, które mam nadzieję również młodzież, nie tylko z Biłgoraja, ale również z okolic Zamościa zainteresują. Wśród nich kierunek turystyka i rekreacja. Mogą go studiować zarówno ludzie młodzi, bezpośrednio po maturze, ale także z powodzeniem osoby pracujące, które egzamin dojrzałości mają już dawno za sobą. To kierunek przeznaczony dla wszystkich, którzy lubią podróże, aktywność i kontakty z ludźmi, mówi o studiach w Akademii Zamojskiej dr Krzysztof Łakapa. Kwestie bezpieczeństwa są niezwykle ważne w kontekście turystyki i rekreacji, stąd organizacja przez nas takich spotkań jak to w Biłgoraju. My podjęliśmy taką inicjatywę. W ubiegłym roku zrobiliśmy jedną konferencję w Zamościu wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Zamojskim, kuratorium, delegatura zamojska i rejonowym wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zrobiliśmy porozumienie między tymi instytucjami w celu właśnie propagowania takich akcji. Chcemy dotrzeć do młodzieży, szczególnie do takiej młodzieży już starszej, czyli to są trzecie, czwarte klasy,
szkół średnich, po to, aby uświadomić takie zagrożenia. Zaprosiliśmy również do współpracy policję, aby z tej strony prawnej nam pomogli to przedstawić. Oczywiście konferencje nie są tak bardzo rozległe. Chcemy to kontynuować w latach następnych. W konferencji w Budowlance wzięli udział uczniowie z kilku szkół średnich. Jej współorganizatorami byli Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Zamościu, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu i wspomniana już Akademia Zamojska. Kluby mediatora rówieśniczego tworzone są w szkołach, by pomóc młodzieży w rozwiązywaniu sporów i konfliktów, bo celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy rówieśników. Dlaczego tak ważne jest, by już od najmłodszych lat trenować te umiejętności i jak w swojej szkole założyć taki klub, opowie Ilona Dzido, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Klub szkolnego mediatora powstaje w zasadzie z taką myślą, żeby pomóc uczniom uczyć się komunikacji, żeby zwiększać ich te właśnie predyspozycje, takie kompetencje miękkie, które są potrzebne, tak samo jak inne przedmioty, tak samo właśnie nauka tych kompetencji miękkich, jak empatia, jak komunikatywność, jak możliwości rozwiązywania konfliktów są równie ważne, ponieważ z tymi umiejętnościami dzieciaki nam po prostu idą już później w życie dorosłe. Bardzo często później już nie mają możliwości się tego nauczyć, wrócić do tego etapu takiego edukacyjnego, kiedy dziecko w tej swojej takiej chłonności absorbuje wszystko. No a później już niestety gdzieś tam widzimy tylko te efekty braku komunikacji czy braku umiejętności rozwiązywania konfliktów. I właśnie po to tworzone są szkolne kluby młodego mediatora, by nauczyć najmłodszych jak najwcześniej sztuki rozwiązywania konfliktów, by pokazać im, że konflikty są i będą i nie są niczym niezwykłym w naszym życiu. Trzeba tylko albo aż umieć do nich podchodzić ze zrozumieniem i w konstruktywny sposób. Te kluby już powstawały w tamtym roku. My w zasadzie już 12 szkół przeszkoliliśmy w zakresie stosowania mediacji i w zakresie tych kompetencji mediacyjnych. Niektóre szkoły zdecydowały się na to, żeby właśnie wejść w głębiej i stworzyć ten klub młodego mediatora. Tutaj jest potrzebny koordynator do spraw mediacji w szkole, czyli nauczyciel, który weźmie pod swoją opiekę tych uczniów, bo my wchodzimy na tym etapie początkowym. Generalnie ma to takie założenie, że całą szkołę przeszkalamy na zasadzie takiego dużego grupowego spotkania. Tłumaczymy, czym jest mediacja, jak taki klub będzie wyglądał, jakie te kompetencje mediacyjne właśnie są. I wtedy już uczniowie sami podejmują decyzję, czy ja się czuję na siłach w takim klubie być, czy jakby kształtować te swoje właśnie kompetencje, żeby móc służyć innym, czy jednak to takie niekoniecznie moje. Mediatorzy szkolni podczas warsztatów doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne w zakresie analizy struktury konfliktu, diagnozy potencjalnych zagrożeń wynikających z sytuacji spornych pomiędzy rówieśnikami, edukacji co do alternatywnych metod rozwiązywania sporów, czy przeciwdziałania agresji szkolnej. Uczymy się, jak mediować, na co zwracać uwagę, jak jakby tutaj neutralizować te konflikty, jak je wyłapywać też, no bo głównym zamysłem klubu mediatora jest to, żeby uczniowie na tym takim poziomie uczniowskim między sobą wyłapały, gdzie są konflikty. Jeżeli na przykład dany uczeń, który jest przeszkolony w zakresie mediacji, widzi, że jest jakiś problem pomiędzy uczniami, żeby właśnie już to w takim początkowym etapie umieć jakoś uzdrowić, bez angażowania dyrektora, bez angażowania rodziców, bo czasami naprawdę my jako dorośli o wielu konfliktach dzieciaków naszych po prostu zwyczajnie nie wiemy, bo one je rozwiązują na jakimś takim etapie jeszcze właśnie uczniowskim. Tylko kwestią bardziej jest tego, żeby uwrażliwić uczniów, żeby też nawet zapobiegać jakimś takim już trudniejszym przypadkom czy jakimś wykluczeniem społecznym przez dzieciaki, żeby tak, że właśnie dzieci, które są w tym klubie, potrafiły to wszystko jakby wyłapywać i tą taką społeczność uczniowską polepszać, żeby ogólnie wszystkim żyło się i lepiej w szkole, i bezpieczniej, i przyjemniej, więc taki jest zamysł. Każda szkoła, która chciałaby przystąpić do projektu i założyć klub młodego mediatora, może zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wspólnie wybrany zostanie termin spotkania i wszystkie niezbędne szczegóły zostaną omówione. Oczywiście takie działania są bezpłatne. To jeden z niewielu konkursów, w którym liczy się Twoja pasja i tylko to. To już 10. edycja konkursu Wymodeluj swoje marzenia, który organizuje firma Model Opakowania. Na spełnianie marzeń jest czas do 25 kwietnia, a szczegóły już za moment.
Tańczysz, jesteś pasjonatem fotografii, a może piszesz. Każda pasja warta jest wspierania i takie oferuje firma Model Opakowania, organizując konkurs Wymodeluj swoje marzenia. Właśnie ogłosiliśmy 10. edycję konkursu Wymodeluj swoje marzenia w powiecie biłgorajskim. Gorąco zapraszam młodzież z terenu powiatu biłgorajskiego, ale i nie tylko, bo także z powiatu zwierzynieckiego, do aplikowania w naszym konkursie. Do konkursu może aplikować młodzież ucząca się na terenie powiatu biłgorajskiego i zwierzynieckiego do 26 roku życia. Jeśli chodzi o jakiś limit pasji, to takiego nie mamy. Wędkarze, malarze, fotografowie, wszyscy są mile widziani. Mile widziani i oczekiwani, bo w tym konkursie nie liczy się czerwony pasek czy średnia, ale pasja, pomysł na siebie i fakt. Czy spełnienie tego marzenia jest tym, do czego dążysz ze wszystkich sił? Ideą konkursu jest danie przysłowiowego wiatru w żagle młodym ludziom. To taka unikatowa okazja, kiedy nikt nie pyta o średnią, nikt nie pyta o wyniki w szkole, tylko o to, co jest ich pasją i dlaczego warto zainwestować w rozwój tej pasji. To, że warto, widzimy, bo wielu naszych laureatów osiąga sukcesy na arenie ogólnopolskiej i to nas bardzo cieszy. To znaczy, że tych talentów nie przegapiliśmy, zauważyliśmy i w odpowiednim momencie pomogliśmy tym młodym ludziom wystartować. Nie chciałabym wymieniać z imienia i z nazwiska, ale mogę powiedzieć, że ogólnie duże wrażenie robi to, jak bardzo w tym momencie młodzież jest konsekwentna w realizacji swoich celów, że widać, że to nie jest przypadkowo zgłoszony wniosek, tylko jest to jasno jakoś wyznaczona, obrana droga i to jest kolejny krok do osiągnięcia celu. I to zachwyca, bo no nie każdy ma już taki pomysł na siebie, a wielu tych młodych naszych laureatów chce iść w tą stronę i jest w tym konsekwentna. Co jeszcze warto zaznaczyć, zaimponowały mi też takie osoby, które mimo pierwszej odmowy wróciły do nas za rok i przyznawały, że przemyślały sobie sprawę, warto było aplikować kolejny raz, bo już wiedzą na pewno, że to jest kierunek, w który chcą iść. Pierwszy krok to wypełnienie formularza. W nim po prostu wystarczy opisać swoją pasję oraz pomysł na to, jak rozwiniesz ją dzięki dofinansowaniu. Dlaczego to właśnie twoje marzenie warte jest tego dofinansowania? Jedna osoba może złożyć kilka wniosków, jednak zwycięstwo w konkursie gwarantuje realizację tylko jednego z nich. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to złożenie wniosku, w którym należy w zwięzłych słowach, bo też tych wniosków czytamy sporo, więc zależy nam na tym, żeby ta treść była taka skondensowana, przekonać komisję do tego, że warto z tą osobą porozmawiać. A drugi etap to właśnie rozmowy konkursowe. Na pomysły organizatorzy czekają do 25 kwietnia. Minimalna wartość projektu to 1000 zł, a w konkursie mogą wziąć udział uczniowie od 14 do 26 roku życia, zameldowani lub uczący się na terenie powiatu biłgorajskiego. Na zakończenie tygodnia w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się turniej powiatowy 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Dwie kategorie wiekowe, to jest młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli, mogli zaprezentować swoje umiejętności wybierając pośród czterech turniejów. Recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora oraz turnieju Wywiedzione ze słowa. Zajęłam miejsce przy oknie, w starym, osobowym piętrusie i co chwila dotykałam klucza. Wydawało mi się, że promienieje ciepłem przez skórę portfela. Dostałam go latem, w prezencie od mężczyzny, z którym związek nie dotrwał do jesieni. Powiatowy turniej recytatorski, który jest organizowany w Biłgorajskim Centrum Kultury, to eliminacje do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież szkół średnich. W tym roku odbywa się 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. My jesteśmy organizatorem turnieju powiatowego, czyli recytatorzy z całego terenu powiatu biłgorajskiego na naszym turnieju się prezentują i spośród tych wybieramy, kto będzie dalej na turnieju wojewódzkim. No, przykrym jest to, że konkursy recytatorskie w większości umierają śmiercią naturalną. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jeszcze się trzyma. Są powiaty, gdzie mimo wszystko odbywają się te turnieje powiatowe, ale w wielu miejscach Polski już ich nie ma. No w ogóle słowo mówione teraz nie jest popularne. Cieszę się bardzo, że u nas są chętni jeszcze recytatorzy, że chcą się bawić w recytację i zgłaszają się i mówią. Na moją obronę dodam, że miałam może 10 albo 12 lat. Na szczęście wyszłam z tego. Później raczej starałam się wytłumaczyć, dlaczego nie jestem zainteresowana związkiem. Tak było na przykład zaraz po maturze.
Każdy z uczestników mógł zaprezentować swoje umiejętności, wybierając pośród czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora oraz turnieju wywiedzione ze słowa. Tegoroczni zdecydowali się na turniej recytatorski. Początki recytacji miałam jeszcze w liceum, później miałam dużo lat przerwy. No a teraz jakoś to tak wyszło bardzo spontanicznie. Ja zapytałam się pani Maryli, czy w ogóle jest tutaj możliwość nauki recytacji dla osoby dorosłej. Więc ona od razu z propozycją taką, czy chciałabym w ogóle w jakimś konkursie wystąpić. No ja mówię, no dobrze, czemu nie w sumie? To jest też dla mnie jakby taki sprawdzian. No i zdecydowałam się. Było trudno znaleźć czas między tymi domowymi obowiązkami, ale jakoś daliśmy radę. Oto minimum tego, czego można wymagać od życia, w którym wyrażanie potrzeb i zadośćuczynianie popędom jest karalne, gdzie panuje cenzura zmuszająca do uległości, gdzie konflikt wydaje się nie do rozwiązania. Dla wartości dodatkowej pogrzebali bogactwo wszystkiego innego, co człowieka czyni człowiekiem. Recytacja to trudna sztuka i niewielu z młodych ludzi chce się z nią zmierzyć, pokonać stres i zaprezentować na scenie. Dominika Winnicka tańczy od lat. Tym razem postanowiła wyrazić siebie poprzez słowo. Zwykle to, jeśli się uzewnętrzniam, to mam kontakt tylko z ruchem, a nie ze słowem. I tym razem chciałam spróbować właśnie używając samych słów. I no, jak widać, wyszło, bo się dostałam dalej. Jestem raczej z siebie zadowolona. Na początku w ogóle samym sądziłam, w sensie byłam przekonana, że nie będę mówiła o miłości, bo to w sumie taki temat uniwersalny i że każdy pewnie będzie o tym rozmawiał. A na koniec ostatecznie wyszło, że wow, miłość, i jakoś się tak zlało to z doświadczeniami z mojego życia, że no, potrafiłam się z pewnymi pewnymi wersami czy tam fragmentami utożsamić. Laureatki, bo po konsultacjach z koordynatorem wojewódzkim decyzją jury wszystkie recytatorki będą reprezentować nasz powiat podczas konkursu wojewódzkiego w Lublinie. Inna rzecz. Uczeni mają argumenty silniejsze. Cały wszechświat składa się z tej samej materii. Oni potrafią zrobić z człowieka motocykl albo kredkę do ust. A jeżeli motocykle i kredki mogą być na ziemi, tym samym mogą być też i w niebie. Wraz z rozpoczęciem wiosny ruszył sezon imprez sportowych odbywających się poza halą. Kilkuset biegaczy, czyli młodzież ze szkół podstawowych naszego powiatu, rywalizowało w biegach przełajowych. Na miejsca, gotów. W czwartek przed południem nad Zalewem odbyły się pierwsze w tym roku w naszym powiecie masowe zawody sportowe poza halą. Mowa o drużynowych i indywidualnych mistrzostwach powiatu w biegach przełajowych. Od czasów pandemii nie było u nas imprezy sportowej, której wzięłoby udział aż tylu uczestników. Startują szkoły podstawowe, no i ponadpodstawowe. Najmłodsza kategoria to jest rocznik 2012 urodzeni i młodsi, czyli czwarta klasa i młodsi, później piąta, szósta klasa, siódma, ósma i na końcu licealiada. Dystanse no oczywiście uzależnione od wieku, 600 metrów dla dziewczynek najmłodszych, 800 metrów dla tych chłopców najmłodszych, no i tak do góry do 1000 metrów dziewczęta ze szkół podstawowych i szkół średnich i 1200 metrów chłopcy ze szkół średnich. Liczba biegaczy tegorocznej edycji zawodów zaskoczyła nawet organizatorów, którzy nie liczyli, że będzie aż tylu chętnych. Na pewno dużą rolę odegrała pogoda. Nad wodą, niedaleko lasu i w pełnym słońcu. Wiosnę było po prostu czuć. Bardzo się cieszę z tej liczby startujących. Do konkurencji drużynowej zgłosiło się ponad 500 dzieciaków, a jeszcze indywidualnie mnóstwo, także myślę, że będzie to jedna z większych liczb, jeżeli chodzi o startujące dzieci po tej pandemii. No miło, że tyle startuje, mamy piękną pogodę, także walczą ci najlepsi o prawo startu w półfinale, który będzie już ten poniedziałek u nas tutaj.
W najbliższy poniedziałek na tej samej trasie odbędą się półfinały wojewódzkie. Wezmą w nich udział uczniowie z 4 powiatów z rejonu lubelskiego. Ośrodek Sportu Rekreacji Znicz Biłgora i Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego. Chcemy promować bieganie, także taka wspólna inicjatywa. Te następne zawody to już Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku, półfinał. A tutaj wspólnie właśnie, tak można powiedzieć, 3 organizacje zajmujące się sportem dzisiaj zorganizowały tę imprezę. Biegi przełajowe to coś zdecydowanie więcej niż po prostu pokonywanie kolejnych kilometrów. Najczęściej organizowane są w trudnych warunkach. Uczestnicy na trasie mogą napotkać proste utrudnienia terenowe, jak i ekstremalne przeszkody, które mają stanowić dla nich nie lada wyzwanie. Czołowe miejsca na poszczególnych dystansach zajmowali w kategorii szkoły podstawowe Igrzyska Dzieci. Drużynowo najlepsza okazała się szkoła podstawowa nr 5 w Biłgoraju, jeśli chodzi o bieg dziewcząt na dystansie 600 metrów. Natomiast w biegu chłopców na 800 metrów najlepsza była szkoła podstawowa nr 1 w naszym mieście. W kategorii dziewczęta na 800 metrów zwyciężyła szkoła podstawowa nr 1 w Biłgoraju. W kategorii chłopcy 1000 metrów, taka długość dystansu, najlepsi okazali się uczniowie ze szkoły podstawowej nr 5 w naszym mieście. W kolejnej kategorii, czyli szkoły podstawowej Igrzyska Młodzieży, której startują starsi uczniowie podstawówek, drużynowo na dystansie 1000 metrów wśród dziewcząt okazały się uczennice ze szkoły podstawowej nr 5. Jeśli chodzi o chłopców i dystans 1000 metrów, najlepsi byli chłopcy ze szkoły podstawowej nr 1 w naszym mieście. W kategorii licealiada na dystansie 1000 metrów dziewczęta najlepsze okazały się uczennice z 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ. W kategorii chłopcy biegli dystans 1600 metrów. Najlepsi byli drużynowo uczniowie z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Po informacjach zapraszam na rozmowę. Dziś gościem jest Anna Iskra. Zachęcam oczywiście do oglądania wszystkich naszych programów. Miłego, spokojnego i słonecznego weekendu życzę i do zobaczenia.